Przed wyborami prezydenckimi listopadowymi w Stanach Zjednoczonych mamy dosyć ciekawą sytuację, ponieważ o ile wyłoniony został już... Kandydat Republikanów, o tyle pani Clinton, mimo przewagi nad ewidentnym socjalistą Bernie Sandersem, nie może wciąż tej nominacji zdobyć, i pewnie dlatego również włączyła w kampanię swojego męża, byłego prezydenta Billa Clintona, który wydaje się być bardziej popularny niż ona sama. I właśnie na jednym z wieców wyborczych Bill Clinton pozwolił sobie na uwagi pod adresem Węgier i Polski. Powiedział mianowicie, że dla obu tych krajów demokracja jest problemem i że są tu tendencje takie, żeby z tą demokracją właściwie zerwać, i żeby pójść w stronę putinowskiej dyktatury. No, słowa głupie, pewnie podyktowane bieżącą potrzebą polityczną, bo to był jednocześnie przytyk do kontrkandydata, prawdopodobnego kontrkandydata pani Clinton, czyli Donalda Trumpa, kandydata republikanów w wyborach prezydenckich. I można by właściwie pominąć je milczeniem, gdyby nie to, że polska strona, jak to niestety ma często w zwyczaju, zareagowała z, ze zbytnią gwałtownością, ze zbytnią czułością. No bo w końcu mówimy o słowach byłego prezydenta. Wypowiedzianych w kontekście kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i to byłego prezydenta, który głównie będzie zapamiętany, pewnie jest zapamiętany z okazji swojej, swojego romansu ze starzystką Moniką Lewinski, a nie z powodu jakichś swoich wyjątkowych dokonań politycznych. Tymczasem w Polsce zareagowała i pani premier, i pan prezydent, i Jarosław Kaczyński. Pytanie jest, po co? Po co dowartościowywać słowa Billa Clintona na tym poziomie? Po co się w ogóle do nich odnosić? Jeżeli można by coś polskim władzom doradzać na przyszłość, to w sytuacji, kiedy tego typu stwierdzenia wygłasza ktoś, kto politycznie nie ma większego znaczenia, bo nie pełni żadnej funkcji, będzie być może miał dopiero w przyszłości jakąś funkcję, ale to pewnie wtedy będzie się zachowywał inaczej, jeżeli oczywiście pani Clinton wygra wybory. Po co odnosić się do nich na tak wysokim szczeblu? To są słowa, do których co najwyżej powinni się odnosić komentatorzy, właśnie tacy jak ja, co niniejszym czynię.